Eska Games. Lata 50. Stany Zjednoczone, dokładnie Nowy Jork. Vito Scaletti wrócił z wojny i postanowił zrobić karierę jako mafiozo. W grze Mafia 2 wraz z przyjacielem Joe Barbaro staramy się znaleźć zatrudnienie u którejś z rodzin. Fabuła gry podzielona jest na podrozdziały. W zależności od naszych życiowych wyborów zakończenie gry będzie różne. Oczywiście, jak sama nazwa gry wskazuje, będziemy biegać po mieście i pracować. To jest wymuszać, napadać, pomagać członkom rodziny. Ot taka zwykła mafijna robota. Gra ukaże się na początku przyszłego roku. Na razie mamy dla Was garść nowych obrazków z Mafia 2. Zapraszamy na eskagames.pl. Co słychać w necie? A w każdej chwili możecie zagrać online na Multigames. Mamy dla Was ponad 70 gier, można zagrać w karty, na przykład tysiące lub pokera. Można popukać w bilarda, pobawić się na wirtualnych maszynach, spróbować swoich sił w grach zręcznościowych. Możliwości jest mnóstwo i co ważne, przy okazji możecie poznać ludzi z całego świata. Zapraszamy do zabawy online na Multigames. Przed premierą. Za nami wielkie emocje sportowe. Polacy świetnie poradzili sobie na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Berlinie. Ciekawe, jak będzie w sportach zimowych. Przed nami olimpiada w Vancouver, która oczywiście będzie miała swoją grę. Vancouver 10 to zestaw najpopularniejszych dyscyplin olimpijskich. Gra ukaże się na początku przyszłego roku. A na naszej stronie znajdziecie najnowsze zdjęcia z rozgrywki oraz całe wideo poświęcone bobslejowym zmaganiom. Short recenzja. Fani wyścigów samochodowych już mogą spróbować swoich sił w Dirt 2. Wersja demo dostępna jest na Xbox Live i PlayStation Network. Demówka zawiera dwa wyścigi. Gracze będą mogli skosztować obydwu torów w trybie solo oraz ze znajomymi w sieci w trybie multiplayer. Będzie to z pewnością dobry test przed decyzją o zakupie tytułu. Dirt ma się ukazać już 10 września na platformy Xbox 360 oraz PlayStation 3 i zaoferuje ponad 100 różnych rodzajów zawodów na całym świecie. Obrazki i wideo z gry na eskagames.pl. Co się gra? Gra Crysis była jednym z nielicznych dużych tytułów, który ukazał się tylko na komputery. Nie wynikało to z braku możliwości przystosowania, bo przecież to strzelanka jej świetnie by się nadawała. Chodziło o możliwości techniczne konsol. Producenci założyli sobie, że gra na pecety ma oszałamiać nowatorską grafiką i tak było. Teraz trwają prace nad Crysis 2 i będzie już wersja na konsolę. Na naszej stronie znajdziecie pełny wideo z PlayStation 3. Co tu dużo kryć, to co widzimy robi wrażenie. Ciekawe, jak na tym polu zaprezentuje się Xbox 360. Mamy nadzieję, że przekonamy się już wkrótce. Przed premierą. Jeszcze tylko kilka dni zostało do daty wypuszczenia przez Electronic Arts demo FIFA 10. Dokładna data to 10 września, tak więc już wkrótce będziemy mogli sprawdzić, czy zapowiedzi zmian w grze mają pokrycie w rzeczywistości. Demo będzie dostępne na platformę PlayStation 3, Xbox 360 oraz pecety. Do naszej dyspozycji będą ekipy Olympique Marsylia, Chelsea London, FC Barcelona, Juventus Turyn oraz Bayern Monachium. Cała śmietanka europejskiej piłki będzie zatem dostępna. W całości gra ukaże się, jak już zapewne wiecie, na początku października. Co słychać w necie? Na naszej stronie możecie obejrzeć najnowsze wideo. Tym razem z portalem miastogier.pl wzięliśmy na warsztat dwa tytuły. Batman, Arkham Asylum oraz Kroniki Riddicka, Assault on Dark Antina. Pierwszy materiał to zapowiedź, drugi to wideo recenzja. Zobaczcie, jak będzie wyglądać najnowsza produkcja Człowieku Nietoperzu. Posłuchajcie, jak oceniamy Kroniki Riddicka. Oczywiście zachęcamy wszystkich do dyskusji, każdy z materiałów możecie skomentować. Przed premierą. W przyszłym roku wszyscy fani deskorolki będą mogli cieszyć się nową grą z serii Tony Hawk. Na eskagames.pl możecie obejrzeć najnowsze zdjęcia dotyczące tej produkcji. Zobaczymy na nich wiele ewolucji na desce oraz prezentację specjalnego kontrolera. Deskorolki przeznaczone jak na razie dla konsoli Wii. Konkurencja już szykuje kontrofertę dla miłośników tego ulicznego sportu. Niedługo w sprzedaży mają się pojawić podobne kontrolery, które będą w pełni kompatybilne z Tony Hawk Ride. Gra przeznaczona jest na konsole Xbox 360, PlayStation 3, Wii oraz DS. O komputerach na razie cisza.